Wokół jezioro, drzewa, łąki, a w tle fragmenty książki Nad Niemnem. W takich okolicznościach przyrody mieli ostatnio okazję tworzyć mieszkańcy, uczestnicy pleneru malarskiego zorganizowanego nad jeziorem w sobotę 9 września. Wydarzenie to odbyło się w ramach realizowanego przez Bibliotekę Publiczną projektu Blisko, a całe przedsięwzięcie dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Mali i nieco starsi miłośnicy sztuki po wysłuchaniu fragmentu powieści Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem zasiedli do sztaluk. Pejzaże tworzyły dzieci, młodzież i dorośli, osoby wyłonione we wcześniejszych plenerach zorganizowanych przez Bibliotekę Publiczną. Jak malowało się naszym artystom? Bardzo miła atmosfera, wspaniała pogoda przede wszystkim do malowania. No i jest to coś, jak się wejdzie w malowanie, to się nie widzi, co się dzieje obok. To jest bardzo dobra inicjatywa według mnie. No, każdy ma jakieś ukryte talenty. No i jest okazja pokazać. Co ty sądzisz w ogóle o tym plenerze? Mi się podoba i bardzo chciałam przyjść. Jak w ogóle się panu tutaj maluje? Fajnie. Drugi raz już maluję i znowu mi dobrze wyszło. Prace oceniali Elżbieta Witt, Marcin Fołda i Magdalena Orłowska. To oni w trzech kategoriach wiekowych wyłonili zwycięzców miejsc pierwszych. I tak w kategorii dziecięcej zwyciężyła praca Rity Wojtkowskiej. W kategorii młodzież wygrała praca Magdaleny Wegner, a wśród dorosłych pejzaż autorstwa Bożeny Boryczki. Były też wyróżnienia, pamiątkowe dyplomy i upominki dla wszystkich osób biorących udział w plenerze. Nie mogło zabraknąć też gratulacji przekazanych przez dyrektor placówki Monikę Piórecką.